Hej, cześć, mamy, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko. Słuchajcie, w dzisiejszym materiale na kanale pokażę wam na drugi pistolet, jaki jest dostępny w kampanii w grze Battlefield Hardline i jest nim broń produkcji szwajcarskiej, a mianowicie P226. Oczywiście na początek nieco historii. Słuchajcie, czym jest P226 i skąd on w ogóle tak naprawdę wziął się w grze? Otóż P226, jak powiedziałem na samym początku, jest pistoletem produkcji szwajcarskiej. Tak więc Szwajcaria we współpracy z Niemcami opracowała pistolet na broń osobistą dla US Army. Niestety pistolet w owym konkursie nie trafił do służby w US Army, natomiast znalazł swoje, nazwijmy to, powołanie w służbach porządkowych, czyli na przykład policji, czy też amerykańskiej Gwardii Narodowej. Ale z Gwardii Narodowej został tak szybko, jak się pojawił, tak szybko stamtąd wybył. Ale właśnie, trafił do służb porządkowych, między innymi policji. I owa policja amerykańska zdarza się, że korzysta z pistoletu P226, ale z tą różnicą, że podstawowy P226 posiada magazynek na 15 naboi. Z kolei ten w grze ma tych naboi tylko 12. Co to oznacza? To oznacza, że nie do końca jest to pistolet P226, tylko jest to następca owego pistoletu, a konkretnie Sig Sauer P229. Dlaczego? Ano właśnie przez magazynek, który również jest zasilany nabojem 9x19 mm Parabellum w kalibrze 9 mm. I można powiedzieć, że jest to broń, która może strzelać również nabojami innego kalibru. Nie, co prawda, nie takimi jak 9x19 mm Parabellum, natomiast mogą być to naboje na przykład 357. To nie jest typ 357 Magnum, jak ma to miejsce na przykład w rewolwerze 357 RS. Nie. Tylko jest specjalna amunicja pistoletowa właśnie również w kalibrze 357. I magazynek owego wtedy do pistoletu P226 nosi właśnie 12 naboi i jest oznaczony właśnie konkretnie jako model Sig Sauer P229. Tak więc model w grze, mimo iż wygląda na P226, tak naprawdę nim nie jest, ale jest to jego następca, czyli konkretnie Sig Sauer P229. No dobrze, ale teraz skoro taką podstawową kwestię mamy za sobą, najpierw przejdźmy oczywiście do podstawowych, oczywiście poza wyglądem. W tej serii będę na początku zastanawiałem się, czy odnosić się do poprzedników, czy też nie, ale stwierdziłem, że tego robić nie będę, gdyż każda broń, zawsze mówię, ma swoje wady i zalety. Nie inaczej jest w tym przypadku, gdzie zaletą tego pistoletu jest zasięg oraz celność. Tak jest, broń jest celna oraz ma większy zasięg, taki sam jak w większości pistoletów, czyli wynosi on około 40 czy nawet 35 metrów.
Dobrze, witam was po krótkim cięciu chwilowym. Musiałem zrobić jedną rzecz, ale już wracam. Słuchajcie, co warto jeszcze odnotować, tego nie powiedziałem, że broń jest oczywiście jak na pistolet, tak? Samopowtarzalna, ale jest w pewien sposób wyjątkowa, ponieważ może ją można jej używać osoba zarówno prawo, jak i leworęczna. Więc jest to broń tak naprawdę do użytku przez strzelca, który jest również leworęczny, a nie tylko praworęczny. Ale to jest taka mała dygresja. I druga dygresja, że pistolet P226 jest używany również chociażby przez FBI, która używa w tym konkretnym przypadku amunicji poddźwiękowej. No dobrze, ale teraz przejdźmy do dodatków. Słuchajcie, standardowo mamy ulepszony celownik mechaniczny, mini kolimator oraz delta kolimator. Ze wszystkich tutaj trzech celowników, no właściwie można powiedzieć, że czterech, gdyż, ale wiadomo, celownik mechaniczny to celownik mechaniczny, tak? Standardowy. Można powiedzieć, że ja najbardziej lubię korzystać z ulepszonego celownika mechanicznego. Z akcesorii lubię i w sobie jest jedynie laser. I jeśli chodzi o wylot lufy, przede wszystkim wolę hamulec wylotowy ze względu po prostu na kontrolę, która i przez to zmniejsza mi po prostu odrzut takiej broni, więc jakby można powiedzieć, że to jest taka moja wersja i zaraz przedstawię wam ją w działaniach bojowych. Tak więc cóż, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Taki szybszy, krótszy, z racji tego, że po prostu broń ma, nie jest to jakiś konkretny model broni, wariant, tak jak miało to miejsce w przypadku pistoletu Beretta. Więc mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. To tyle, dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa pa.